kilka książek takich solistych może nawet, ale bardzo praktycznych i ścisłych, niekiedy wzruszających, bo tam są i wątki autobiograficzne, Tomasz Pawłowski. Natomiast ojciec Jan pisał dużo, był literatem niewątpliwie. Spotkał go pod koniec życia taki dziwny afront, że ktoś go zgłosił do Związku Literatów, żeby go tam przyjęli. To były lata 90. i go nie przyjęli. No ale skończyły się czasy, żeby być literatem, trzeba być w Związku Literatów. W tej chwili nikt z nas tak nie myśli. Wtedy to był taki czas jeszcze, że o co za wysokie progi. Ojcze Janie pewnie tak chciałbym ktoś powiedzieć. Nie znam kulisów tej całej sprawy. W każdym bądź razie miał świetne pióro i jest mistrzem, tak czy inaczej. Niektóre jego książki czyta się gorzej, niektóre doskonale nadal. A miał wielkiego przyjaciela, a raczej był przyjacielem Romana Brandstettera, czyli Żyda z Żydów, można powiedzieć. I tu nie, mam możliwość, małe grono, wytrzymają na zewnątrz ulewa, nikt nie wyjdzie, więc mogę mówić. Otóż dwie anegdoty. Jedna zapisana w wywiadzie, który Brandstetter udzielił. Brandstetter był Żyd, literat, który był polski do, jak powiem, na wylot, a jednocześnie był Żydem. I mówił, że on się nie nawrócił, tylko on jako Żyd przyjął konsekwencje w pewnym momencie, że Jezus jest Mesjaszem. I tyle. I on się nie nawracał, tylko konsekwentnie wierzy właśnie w to, co wierzył. A przy okazji, oczywiście arcypolski, no bo brał się za literaturę polską, tak jak wielu tych poetów, Żydów jednocześnie i Polaków. Można powiedzieć dwóch kultur. On bardzo dwóch kultur. I jednocześnie mieszkający w Poznaniu, ale pochodzący z Tarnowa, Warszawa, różne miejsca w Polsce, no, pasujący do Krakowa, ale nie do Poznania, prawda? Otóż po wojnie, kiedy wrócił z zachodu do kraju, ponoć przesłuchujący go, już nie wiem kto to był, w każdym razie powiedzieli mu, haha, i co, do Polski, no, damy cię do endeckiego miasta. Przyjechał do Poznania, tam dostał pracę. Ale przesiadywał oczywiście w Zakopanem, no i przywódcy z ojcem Janem snuli różne opowieści. Jan, zaszczycony przyjaźnią Romana Brandstettera, na Jamnej do dzisiaj jest mnóstwo pamiątek po Brandstetterze, bo mnóstwo rzeczy po śmierci pisarza Jan przejął. I jego żydowskie pamiątki, rękopisy niektóre, no szereg rzeczy, które zresztą Brandstetter odpisywał niejako na duszpasterstwo. Ciekawa była w ogóle historia pod koniec lat 80. I mówi, tak podpuszczając poeta, mówi, panie Romanie, co my tu robimy w tym zapisanym Poznaniu? Jedźmy do Krakowa. A Roman Brandstetter mówił, ojcze, tutaj to jesteśmy genialni, a tam wszyscy tacy jak my. To jest taka antypoznańska anegdota. Druga już ściśle o Romanie Brandstetterze, a raczej jego anegdota. On był oczywiście krytyczny wobec Polaków, którzy nie lubili Żydów przed wojną, wobec całej tej sytuacji, to jest jedno, ale przede wszystkim miał jedno na koncie. Nie pisał wierszy stalinowskich i miał strasznie ostry stosunek do tych wszystkich, którzy to robili. W tym wywiadzie, który ukazał się w latach, na początku lat 90. albo pod koniec lat 90., pośmiertnie, w tym wywiadzie opowiadał, jak to on dostał oczywiście posadę. Był chyba nawet kierownikiem literackim, już nie pamiętam, teraz powinienem się zbłaźnić, że nie wiem dokładnie, jaką funkcję pełni. Przesiadał w tym Zakopanem. Był w tej bohemie literackiej powojennej i mówi, że nikt nie wywierał nacisku na literatów, żeby pisali wiersze ku czci Stalina. I on był zdumiony, że to się dzieje. Zdumiony był przede wszystkim, jak umarł Stalin i nagle dostał parę propozycji z czasopisma takiego śmegowego, czy by nie napisał właśnie wiersza na śmierć Stalina. I on w ogóle na to nie odpowiadał. A moi koledzy mówi, i to katolicy pisarze potem, którzy nawet nie przeprosili za to, mówi. Proszę bardzo. No i on chodził po kioskach i zbierał te pisma, wykupywał i stworzył teczkę ze świniem. I wprost tam wymieniał, szedł po nazwisku w tym wywiadzie. Proszę pamiętać, że wywiad został opublikowany pośmiertnie, bo no oczywiście wtedy nie mógł być opublikowany, kiedy on go udzielał. To były takie dość wczesne lata 80. No i na to nieżyjąca już też dziennikarka, która ten wywiad przeprowadzała, pyta, no tak pan mówi po imieniu i nazwisku o swoich kolegach, tak nieprzychylnie, to nie uważa pan, że to niemiłe? Bo publikujemy ten wywiad i będzie jakiś tu kwas. A on mówi, ha, 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 mówi pani, że ten wywiad się ukaże? A pan sądzi, że nie? Coś pani powiem. Było takich dwóch Żydów, którzy spierali się o to, czy Bóg istnieje, czy nie. Ateista i wierzący. I ten wierzący mówi, no daj mi dowód do tego ateisty, daj mi dowód, że Pan Bóg istnieje. Nie masz takiego dowodu. A ten drugi mówi,
mam dowód, czy odwrotnie, bo przepraszam, że nie istnieje. Mam dowód. Bóg nie istnieje, bo ja ci daję słowo honoru, że on nie istnieje. A ja pani daję słowo honoru, że ten wywiad nie zostanie opublikowany. Jak widzimy, został opublikowany, więc to jest dowód na istnienie Boga przeprowadzony przez Romana Brandstettera po śmierci. No i ostatnia piosenka, tutaj się rozgadałem, jestem